Sound City w Kids przedstawia. Hans Christian Andersen, Dzikie łabędzie. Daleko stąd, tam dokąd lecą jaskółki, kiedy u nas jest zima, mieszkał król, który miał 11 synów i jedną córkę, Elizę. Bracia byli królewiczami. Chodzili do szkoły z orderami na piersiach i szablami u boku. Pisali diamentowymi piórami na złotych tabliczkach. Co tylko przeczytali, zaraz umieli na pamięć. Od razu widać było, że są królewiczami. Siostra Eliza siedziała na małym szklanym stołeczku i oglądała książkę z obrazkami. Książkę, którą kupiono za pół królestwa. Ach, jak dobrze było tym dzieciom. Ale to szczęście nie trwało długo. Ich ojciec, król całego kraju, ożenił się ze złą królową, która wcale nie była dobra dla biednych dzieci. Odczuły to już pierwszego dnia. W zamku odbywały się paradne zabawy, a dzieci bawiły się również w gości. Ale nie dostały jak zwykle ciastek i pieczonych jabłek. Królowa dała im tylko w filiżance do herbaty trochę piasku i powiedziała, żeby udawały, że piją naprawdę herbatę. Po tygodniu oddała małą siostrę Elizę na wieś do chłopów, a po krótkim czasie usposobiła króla tak źle do biednych królewiczów, że wcale już o nich nie dbał. Lećcie sobie w świat i sami się o siebie troszczcie, powiedziała zła królowa. Zamieńcie się w ptaki i utraćcie mowę. Ale nie potrafiła wyrządzić tyle zła, ile chciała. Królewicze przemienili się w 11 cudnych, dzikich łabędzi. Z dziwnym krzykiem wyfrunęły ptaki przez zamkowe okna ponad parkiem i lasem. Wczesnym rankiem łabędzie przyleciały do chaty, gdzie siostra Eliza spała w chłopskiej izbie. Krążyły nad dachem, kręciły długimi szyjami, uderzały skrzydłami, ale nikt tego nie widział ani nie słyszał. Musiały lecieć dalej, wysoko aż do chmur, w daleki świat. Poleciały do dużego, ciemnego lasu, który ciągnął się do brzegu morza. Biedna mała Eliza stała w chłopskiej izbie i bawiła się zielonym listkiem. Nie miała innej zabawki. Przekuła w listku dziurkę i spojrzała przez nią w słońce. I wtedy zdawało się jej, że widzi jasne oczy swych braci. I za każdym razem, kiedy ciepłe promienie słoneczne ogrzewały jej policzki, czuła, jak gdyby pocałunek swoich braci. Jeden dzień mijał podobny do drugiego. Kiedy wiatr dął przez wielkie różane żywopłoty przed domem, szeptał do róż: któż może być od was piękniejszy? Ale róże potrząsały głowami i mówiły: Eliza jest piękniejsza. A kiedy staruszka siedziała w niedzielę przed drzwiami, czytała książkę do nabożeństwa, wiatr odwracał stronicę i mówił do książki: któż jest bardziej pobożny od ciebie? Eliza jest pobożniejsza, mówiła książka do nabożeństwa. Róże i modlitewnik mówiły prawdę. Gdy Eliza skończyła 15 lat, wróciła do domu. A gdy królowa zobaczyła, jaka jest piękna, ogarnęła ją złość i zawiść. Z chęcią przemieniłaby ją w dzikiego łabędzia jak jej braci, ale nie odważyła się uczynić tego natychmiast, bo król pragnął przecież zobaczyć swoją córkę. Wczesnym rankiem poszła królowa do łazienki zbudowanej z marmuru, ozdobionej miękkimi poduszkami i wspaniałymi dywanami. Wzięła 3 ropuchy, pocałowała je i powiedziała do jednej z nich:
usiądź na głowie Elizy, kiedy się będzie kąpała, aby była tak głupia jak ty. Usiądź na jej czole, powiedziała do drugiej, aby była tak brzydka jak ty, aby ojciec jej nie poznał. Spoczywaj na jej sercu, szepnęła do trzeciej. Niech się stanie zła, niech cierpi przez to męki. Potem włożyła ropuchy do czystej wody, która zabarwiła się na zielono. Zawołała Elizę, rozebrała ją i kazała jej wejść do wody. Kiedy dziewczynka się zanurzyła, jedna ropucha usiadła jej na włosach, druga na czole, a trzecia na piersi. Ale Eliza nie spostrzegła ich wcale, bowiem gdy się podniosła, po wodzie pływały tylko trzy czerwone maki. Gdyby gady nie były zatrute i gdyby nie to, że pocałowała je czarownica, przemieniłyby się w czerwone róże, ale stały się jednak kwiatami, bo spoczywały na głowie i na sercu Elizy, która była zbyt pobożna i niewinna, aby czary mogły mieć nad nią moc. Kiedy zła królowa to zobaczyła, natarła Elizę sokiem włoskiego orzecha, tak że dziewczynka całkiem poczerniała. Posmarowała jej piękną twarzyczkę cuchnącą maścią i skołtuniła jej włosy. Niepodobna było poznać pięknej Elizy. Ojciec przeraził się na jej widok i powiedział, że to nie może być jego córka. Nigdy jej nie poznał, prócz podwórzowego psa i jaskółek, ale były to przecież mizerne stworzenia i nic nie miały do gadania. Wtedy biedna Eliza zaczęła płakać i przypomniała sobie swoich 11 braci. Pełna smutku wymknęła się z zamku, przez cały dzień chodziła po polach i błotach, aż w końcu przyszła do dużego lasu. Nie wiedziała, dokąd szła, ale czuła się tak nieszczęśliwa i tak bardzo tęskniła do swoich braci. Na pewno ich także wygnano, tak samo jak ją, w szeroki świat. Chciała ich odnaleźć. Niedługo była w lesie, a już noc zapadła. Dziewczynka nie mogła odnaleźć drogi. Wtedy położyła się na miękkim mchu, odmówiła wieczorną modlitwę i oparła głowę o pień drzewa. Było tak cicho, powietrze takie łagodne, a naokoło w trawie i mchu tysiące świętojańskich robaczków świeciło jak zielony ogień. Kiedy dotknęła ręką gałęzi, błyszczące owady spadały na nią jak deszcz gwiazd. Przez całą noc śnili się jej bracia. Bawili się znowu jak dzieci, pisali diamentowymi piórami na złotych tabliczkach i oglądali piękną książkę z obrazkami, która kosztowała pół królestwa. Ale nie pisali na tablicy tak jak przedtem zer i kresek, tylko najdziwniejsze czyny, jakich dokonali, wszystko, co przeżyli, co widzieli. A w książce z obrazkami wszystko żyło. Ptaki śpiewały, ludzie wychodzili z książki i rozmawiali z Elizą i jej braćmi. Ale gdy przewracała kartkę, wskakiwali znowu do środka, aby nie wprowadzać nieładu między obrazkami. Kiedy się obudziła, słońce stało już wysoko na niebie. Nie widziała go wprawdzie, gdyż przesłaniała je gęsta zieleń drzew, ale jego promienie przebłyskiwały jak powiewna złota tkanina. Zieleń pachniała, a ptaki nieledwie siadały na jej ramionach. Słyszała plusk wody. Mnóstwo strumieni przepływało przez las. Wszystkie wpadały do jednego jeziora, gdzie było najpiękniejsze piaszczyste dno. Rosły tam wprawdzie naokoło gęste krzaki, ale jelenie zrobiły w jednym miejscu duży otwór i tędy przeszła Eliza ku wodzie. Woda była tak przezroczysta, że gdyby wiatr nie poruszał krzaków i gałęzi, można było myśleć, że zostały one namalowane na dnie,
Tak wyraźnie odbijał się każdy listek, zarówno oświetlony słońcem, jak pogrążony w cieniu. Jak tylko Eliza zobaczyła własną twarz w wodzie, przeraziła się, taka była czarna i brzydka. Ale kiedy umoczyła rączkę i wytarła nią oczy i czoło, ukazała się biała skóra. Wtedy zdjęła wszystko, co miała na sobie i weszła do czystej wody. Nie było na świecie piękniejszego królewskiego dziecka od niej. Kiedy się znowu ubrała i zaplotła długie warkocze, podeszła do bijącego źródła, napiła się z dłoni i powędrowała w głąb lasu, nie wiedząc, dokąd idzie. Myślała o braciach i myślała o Panu Bogu, który jej na pewno nie opuści. On to sprawił, że w lesie rosły dzikie jabłka, aby nasycić głodnych. On to pokazał jej drzewo, którego gałęzie uginały się pod ciężarem owoców. Zatrzymała się, aby się posilić. Podłożyła podpórki pod gałęzie i weszła w najmroczniejszą głębinę lasu. Było tam tak cicho, że słyszała swoje własne kroki. Słyszała szelest każdego suchego listka, który kruszyła stopami. Nawet żadnego ptaka nie było widać. Ani jeden promień słoneczny nie przedostawał się przez wielkie, gęste gałęzie drzew. Wysokie pnie stały tak blisko jeden drugiego, że gdy patrzyła prosto przed siebie, wydawało się jej, że otaczał ją płot z belek. Ach, jakaż tu panowała pustka i głusza. Nigdy jeszcze takiej nie zaznała. Noc stawała się ciemna. Nawet żaden robaczek świętojański nie błyszczał wśród mchu. Ułożyła się zmartwiona do snu. Wydawało jej się, że gałęzie otwierają się nad nią i że dobry Bóg patrzy na nią łagodnie, a małe aniołki wyglądają znad jego głowy i spod jego ramion. Kiedy się nazajutrz obudziła, nie wiedziała, czy jej się to śniło, czy to było naprawdę. Zrobiła parę kroków i spotkała staruszkę z koszem pełnym jagód. Staruszka dała jej parę jagódek. Eliza pytała, czy nie widziała 11 królewiczów jadących konno przez las. Nie, powiedziała stara. Ale widziałam wczoraj 11 łabędzi ze złotymi koronami na głowach. Płynęły tu rzeką w pobliżu. I zaprowadziła Elizę trochę dalej nad urwisko. W dole biła się rzeczka. Drzewa rosnące na brzegu wyciągały ku sobie długie, pełne liści gałęzie, a tam, gdzie nie były dość wysokie, by dosięgnąć jedno drugiego, uwalniały swe korzenie z ziemi i zwieszały się nad wodą splecione z gałęziami. Eliza pożegnała staruszkę i poszła wzdłuż rzeki aż do miejsca, gdzie wpadała ona do wielkiego, otwartego morza. Przed młodą dziewczyną rozciągało się wielkie, wspaniałe morze, ale nie widziała ani jednego żagla, ani jednej łódki. Jakżeż miała się dalej przedostać? Patrzyła na niezliczone małe kamyki leżące na brzegu wody. Woda oszlifowała je gładko. Szkło, żelazo, kamienie, wszystko zostało ukształtowane przez wodę, która była o wiele miększa niż jej delikatna ręka. Woda niestrudzenie pracuje i wygładza nawet twarde kamienie. Pragnę być równie niestrudzona. Dziękuję wam za waszą naukę, czyste bijące fale. Serce mi mówi, że kiedyś zaniesiecie mnie do moich ukochanych braci. Na morskiej trawie spłukanej wodą leżało 11 białych piór łabędzich. Eliza zrobiła z nich wiązankę. Krople wody błyszczały na piórach. Nikt nie wiedział, czy to była rosa, czy łzy. Samotnie było na brzegu, ale Eliza nie czuła tego, bo morze wiecznie się zmieniało. W ciągu paru godzin więcej razy zmieniało swój wygląd niż jeziora w ciągu całego roku. Kiedy nadciągnęła wielka ciemna chmura, wydawało się, że morze chce powiedzieć:
Ja też potrafię wyglądać ponuro. Gdy wiał wiatr, fale obracały się białymi grzbietami, lecz gdy chmury stawały się czerwone, a wiatr zasypiał, morze wyglądało jak płatek róży. Raz było zielone, to znowu białe, ale nawet kiedy było w zupełnym spoczynku, przy brzegu poruszało się z lekka. Woda wznosiła się łagodnie, jak oddech śpiącego dziecka. Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Eliza zobaczyła 11 dzikich łabędzi w złotych koronach na głowach, lecących w kierunku lądu. Leciały jeden za drugim i wyglądały jak długa, biała wstęga. Wtedy Eliza weszła na urwisko i ukryła się za krzakiem. Łabędzie spuściły się na ziemię tuż koło niej i biły dużymi, białymi skrzydłami. W tej samej chwili, kiedy słońce zanurzyło się w wodzie, opadły nagle z nich łabędzie pióra i ukazało się 11 królewiczów, braci Elizy. Dziewczynka krzyknęła głośno, bo chociaż zmienili się bardzo, sercem ich poznała. Wiedziała, że to są oni. Rzuciła się im w ramiona, wołała ich po imieniu, a oni cieszyli się, widząc swoją małą siostrzyczkę, taką już teraz dużą i śliczną. Śmiali się i płakali, opowiadając sobie wzajemnie o tym, jak macocha była zła dla nich wszystkich. My, bracia, powiedział najstarszy, latamy jako dzikie łabędzie, dopóki słońce świeci na niebie. Ale gdy tylko zachodzi, przemieniamy się w ludzi. I dlatego musimy zawsze uważać, aby podczas zachodu słońca mieć pod nogami stały ląd, bo gdybyśmy wówczas lecieli pod obłokami, spadlibyśmy jako ludzie w dół. Nie mieszkamy tutaj. Po drugiej stronie morza znajduje się równie piękny kraj, ale droga prowadząca tam jest długa. Musimy lecieć nad wielkim morzem i nie ma żadnej wyspy, na której moglibyśmy przenocować. Jedynie w połowie drogi wystaje samotna skała. Jest tak mała, że możemy się na niej pomieścić tylko ciasno, jeden obok drugiego. Przy silniejszej fali opryskuje nas woda, ale dziękujemy Bogu i za to. Tam nocujemy, kiedy jesteśmy w ludzkiej postaci. Gdyby nie ta skała, nie zobaczylibyśmy nigdy naszej ukochanej ojczyzny. Najdłuższe 2 dni w roku zużywamy na nasz lot. Tylko raz do roku możemy odwiedzić naszą ojczyznę. Wolno nam zostać tu przez 11 dni, aby oblecieć ten wielki las, skąd możemy zobaczyć zamek, gdzieśmy się urodzili, gdzie mieszka nasz ojciec i wysoką wieżę kościoła, w którym jest pochowana nasza matka. Tutaj wydaje się nam, jak gdyby drzewa i krzaki były z nami spokrewnione. Tutaj dzikie konie uganiają się po równinach, tak jak za czasów naszego dzieciństwa. Tutaj drwale śpiewają stare pieśni, przy których tańczyliśmy dziećmi. Tutaj jest nasza ojczyzna, do której ciągną nas serca. I tutaj znaleźliśmy ciebie, kochana mała siostrzyczko. 2 dni możemy tu zostać. Potem polecimy stąd daleko za morze, do pięknego kraju, który jednak nie jest naszą ojczyzną. Jak cię stąd zabrać? Nie mamy ani statku, ani łódki. Jakże was mogę wybawić? Pytała siostra. I rozmawiali tak ze sobą prawie przez całą noc, drzemiąc tylko parę godzin. Eliza obudził łopot skrzydeł łabędzi przelatujących nad nią. Bracia przemienili się znowu i lecieli, zakreślając wielkie kręgi. Byli już dość daleko, ale najmłodszy z nich pozostał. Położył głowę na kolanach Elizy, a ona gładziła jego białe skrzydła. Przez cały dzień byli razem. Pod wieczór przyleciały inne łabędzie, a kiedy słońce zaszło, stanęli przed nią w swej naturalnej postaci. Jutro odlatujemy stąd i dopiero po roku wrócimy, ale nie możemy ciebie tu zostawić. Czy masz odwagę polecieć z nami?
Mamy dość silne ramiona, dość mocne skrzydła, aby móc cię przenieść przez las i lecieć razem z tobą nad morzami. Ach, weźcie mnie ze sobą, zawołała Eliza. Przez całą noc pletli siatkę z giętkiego, wierzbowego łyka i mocnego sitowia. Siatka była duża i mocna. Eliza położyła się na niej, a kiedy wzeszło słońce i bracia przemienili się w dzikie łabędzie, pochwycili dziobami siatkę i polecieli ze swą kochaną siostrą, która jeszcze spała, wysoko aż pod chmury. Promienie słoneczne padały wprost na jej twarz i dlatego jeden z łabędzi leciał nad jej głową i jego wielkie skrzydła okrywały ją cieniem. Byli już daleko od lądu, kiedy Eliza obudziła się. Miała wrażenie, że jeszcze śni. Taki to był cudowny lot, wysoko w powietrzu nad morzem. Obok niej leżała gałązka z pięknymi, dojrzałymi jagodami i wiązka smakowitych korzeni. Zebrał je dla niej najmłodszy brat, a ona uśmiechała się do niego w podzięce. Poznała, że to on leci nad jej głową i ocienia ją swymi skrzydłami. Lecieli tak wysoko w powietrzu, że pierwszy okręt, który zobaczyli na dole, wyglądał jak biała mewa siedząca na wodzie. Za nimi wznosiła się olbrzymia chmura, niby wielka góra. I Eliza zobaczyła na niej swój własny cień oraz wyolbrzymiony cień wszystkich 11 łabędzi. Był to tak wspaniały obraz, jakiego jeszcze nigdy nie widziała. Ale gdy słońce wzeszło wyżej i chmura została za nimi w tyle, kołyszący się miraż zniknął. Przez cały dzień lecieli w powietrzu jak świszcząca strzała. Ale lot ich był wolniejszy niż zwykle, bo nieśli przecież siostrę. Nadciągała burza, zbliżał się wieczór. Eliza patrzyła pełna lęku za zachodzące słońce, a na morzu nie widać było jeszcze samotnej skały. Zdawało jej się, że łabędzie silniej uderzają skrzydłami. Ach, to ona była winna temu, że nie mogli dosyć prędko posuwać się naprzód. Gdy słońce zajdzie, przemienią się w ludzi, spadną do morza i utoną. Wówczas zaczęła się modlić z głębi serca do Boga, ale wciąż jeszcze nie widziała skały. Czarna chmura zbliżała się. Silne podmuchy zwiastowały burzę. Chmury wyglądały jak jedna wielka, groźna fala, mknąca naprzód jak wystrzelona kula. Błyskawica zapalała się po błyskawicy. Teraz słońce dosięgało linii morza. Serce Elizy drżało. Nagle łabędzie spuściły się w dół tak szybko, że dziewczynka myślała, że spadają, ale one wciąż leciały. Słońce było do połowy ponad wodą. Wtedy dopiero spostrzegła małą skałę. Nie zdawała się być większą od foki, która wysuwa głowę z wody. Słońce zachodziło szybko. Teraz wyglądało już jak gwiazdka. Wtedy stopa jej dotknęła skały. Słońce zgasło natychmiast, jak ostatnia iskra palącego się papieru. Bracia stanęli ramię przy ramieniu, a miejsca starczyło tyle tylko, co dla nich i dla niej. Morze uderzało o skałę i oblewało ich jak ulewa. Niebo płonęło nieustającymi błyskawicami i grom uderzał po gromie, a bracia i siostra trzymali się za ręce i śpiewali psalmy, czerpiąc z nich pociechę i otuchę. Była to baśń audio Dzikie łabędzie na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Hubert Tymiński. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki
Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w studio.